Chłopaki mają niełatwą, dziewczyny też. Dlaczego tak jest? Postaram się odpowiedzieć na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Mińko. Jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, medycynie ogólnej, w medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, prowadzone od ostatnich 40 latach badania dowiodły, że chłopcy są inni niż dziewczynki. Można tak sarkastycznie powiedzieć, choć ostatnie z kolei lata zaczynają mieć troszeczkę inną tendencję. Uważa się, że każdy chłopak może raz w roku powiedzieć, że jest dziewczyną, a dziewczyna raz w roku powiedzieć, że chłop jest chłopakiem, i to już jest prawnie nawet udokumentowane. I rzeczywiście, jeżeli ktoś na tego, co uważa, że jest dziewczyną, powie, że jest chłopakiem, to no, może zapłacić mandat nawet do 15 tysięcy euro. Przynajmniej w Niemczech. Nie wiem, jak jest dokładnie w innych krajach, ale jeżeli tak dalej pójdzie, to i na nas w Polsce to też spadnie. Oczywiście wiemy, że mężczyźni i kobiety, czyli dziewczyny i chłopaki, powinni mieć takie same szanse, no ale potem jednak pewne elementy związane z płcią, pewne elementy specyficzne, no niestety mówią coś innego. Dlaczego te tendencje są? Ponieważ dla handlu to jest fajnie, bo to jeżeli handel produkuje. Jakaś firma produkuje ciuchy dla mężczyzn, dla chłopaków, no to może mieć od razu dwa razy więcej klientów, jeżeli dziewczyny też będą uważały, że są chłopakami, i odwrotnie oczywiście, prawda? Pewnie toalety są w tej chwili już dla tych, którzy jeszcze się nie mogą zdecydować, czy są mężczyznami, czy kobietami. Tak samo określenia mężczyzny i kobiety zmieniają się. No, matka, ojciec, matka to jest kobieta, która, powiedzmy, kobieta to jest człowiek, który miesiączkuje. Już właściwie kobiety się tego określenia nie używa. Mężczyzna to jest człowiek, który posiada penis i tak dalej i tym podobnie. Chłopcy, to spójrzmy teraz na to z punktu widzenia genetycznego. Jak dochodzi do różnicowania się płci? Otóż mamy komórki jajową, która ma chromozom X, i plemniki, które są nosicielami chromozomu X albo Y. Jeżeli komórka jajowa zostanie zapłodniona, to powstanie, jeżeli jest dziewczynka, to mamy dwa chromozomy X, czyli zawierające tą samą ilość sygnałów. To jest taki rodzaj koła zapasowego. Mają, że jeżeli z jakiegoś tam powodu jest uszkodzony pewien gen, który jest w tym chromozomie X, to drugi ma taki rodzaj genu zapasowego, czyli ta komórka, jeżeli ten uszkodzony gen no, nie produkuje tego, co składnik nie da się odczytać w sposób prawidłowy, to idzie na drugi chromozom i tam znajduje to i produkuje to białko, tak jak się należy u chłopaków. Nie jest to tak, ponieważ chromozom Y właściwie główną rolę jego jest rozpoczęcie produkcji olbrzymiej ilości testosteronu, mniej więcej w okolicach 6 tygodnia już życia, co powoduje to, że cały mózg, który posiada niesamowitą ilość receptorów dla hormonów płciowych, jest opływany tym z odpowiednimi efektami, o których będę jeszcze mówił. Konstytucja chłopaków, w związku z tym, że nie mają tego koła zapasowego, bo nie mają drugiego chromozomu X, jest słabsza, i to wiedzą położne, które wiedzą, że chłopaki są mniej odporni po porodzie. Na przykład w czasie w NRD obserwowano, w czasie przemian, przejścia z NRD i wcielenia do
do wspólnego państwa niemieckiego, że było nie tylko mniej porodów, ale rodziło się też mniej chłopców. Chłopcy mają po przyjściu na świat większy napęd niż dziewczynki. Oni są aktywniejsi. Można porównać to do pewnej orkiestry, gdzie, jak Państwo wiecie, z przodu są zawsze skrzypce, tutaj po lewej stronie, po prawej stronie wiolonczela, gdzieś z tyłu są basy, trąby są gdzieś tam dalej i perkusja. To u chłopców to jest dokładnie odwrotnie. Z przodu są to, co jest hałaśliwe, co jest mocne, co jest silne, jakiś kojarzy się z pewną siłą, puzony, powiedzmy, jak za trąbią, czy róg, czy inne. No. I to powoduje, że ten z jednej strony to, z drugiej strony, że chłopaki mają skłonność do zajmowania się tym, co jest związane z pewną siłą, z pewną energią, to znaczy bawią się chętnie w straż pożarną, w policję, czy kiedyś może w milicję, prawda? Samochody, które są, powiedzmy, transportowe, wojskowe, czołgi i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna strona. Druga strona, oni mają lepszą orientację w przestrzeni, która powoduje to, że na przykład lepiej potrafią parkować tyłem, choć nie wszyscy. Znam takiego jednego dziennikarza, który z parkowaniem do tyłu nie daje sobie rady. Co jeszcze ciekawego? Mężczyźni, znaczy chłopaki, chcą coś znaczyć. Jest pewna skłonność do kształtowania swojej osobowości w naukach przyrodniczych, być fizykiem, być chemikiem, gdzie to produkuje się. Również jeden z znanych mi profesorów chemii powiedział, że on, dlatego go ta chemia zafascynowała, bo oczywiście były substancje wybuchowe, które po wymieszaniu jakiś tym było pff. No właśnie. Chcą też latać na księżyc. Nie wiem po co. W każdym razie społeczeństwo też kształtuje te dążenia. Jeżeli Państwo pamiętacie taki film Kapitan Skepenik, to jest o takim, powiedzmy, bezrobotnym, który starał się znaleźć pracę i gdzie przed pierwszą wojną światową, czy po pierwszej, to było w państwie pruskim, to było tak, że oficer miał znaczenie. Jak się nie służy, zresztą dzisiaj też, jeżeli zobaczycie filmy amerykańskie, niektóre firmy amerykańskie, to jest gloryfikacja albo, że jest żołnierzem, albo, że był żołnierzem, albo, że był w jakiejś jednostce specjalnej i tak dalej, i tak dalej. I tu jest, bo to jest, trzeba być silnym i znaczyć coś. Czyli kiedyś byli to oficerowie, dziś przynajmniej w Stanach to też, piłkarze oczywiście, to spójrzmy za fryzury. Jeżeli jest reprezentacja piłkarska, szczególnie na zachodzie, jeżeli widzieliście Państwo ten mecz Borussia z Realem Madryt, no to przecież tam jest taka gama fryzur, a wszyscy ładnie podgoleni, kiedyś jak kmici, po kmicicowskiemu. Bo do tego są potrzebni. Kobiety starą się naturalnie ich zastąpić, którzy wchodzą w te same dyscypliny sportowe, wchodzą w te same zawody, które no nie zawsze są do tych zawodów dobrze przystosowane. Ponieważ mózg ma też i u kobiet pewny właściwie nadmiar możliwości, nadmiar substancji do późniejszego rozwoju i genetyka tego nie determinuje, ale daje ten materiał i w zależności od tego, w jakim środowisku rozwija się to dziecko, które później stanie się dorosłym, ma możliwości przyswojenia sobie właściwości, które umożliwiają mu życie nawet w bardzo trudnych warunkach, takich jak na przykład
gdzieś tam w krajach polarnych, jak powiedzmy na przykład Eskimosi, ale też na pustyni i tak dalej, i tak dalej. Mózg uczy się własnego ciała już w momencie, już przed porodem. On wie, dostaje sygnały i z jednej strony z własnego ciała, ale z drugiej strony z ciała matki, bo zna to uderzenie serca, zna to pulsowanie w środku, zna głos swojej matki i słyszy już pewne rzeczy, na pewne głosy odpowiada pewnymi ruchami, że dziecko jak się urodzi, to już wie, że ma ten ruch wykształtowany, żeby włożyć palec do buzi i funkcjonuje. Rodzi się z radością uczenia się. Jeżeli zobaczycie dziewczynki czy chłopaki, które mają pierwsze 5, 6, 7 lat, to oni cieszą się z tego, że mogą to zrobić, że mogą być wciągnięci w codzienne sytuacje, których spotykają rodzice. No aż pójdą do szkoły i są wtedy zmuszeni słuchania tego, co inni myślą, że dla nich jest korzystne, że stają się obiektem pouczeń, obiektem ocen, obiektem oczekiwań, obiektem nagradzania, obiektem kar i to ochota do dalszego poznawania jest już wtedy znacznie mniejsza. No i wtedy, jak reaguje takie dziecko? Głupi nauczyciel albo głupia mama. I inni stają się obiektem jego ocen. To znaczy w tym momencie, kiedy on mówi głupi nauczyciel, to znaczy on ocenia nauczyciela, a robi to samo, co nauczyciel robił z nim. I w ten sposób nie spotykają się te strony, które mogą od siebie czego uczyć. Chłopcy, jeżeli mają jakieś porażki, to szukają przyczyny zewnętrznej. Próbują manipulować innych, mówiąc to albo tamto. Natomiast dziewczynki bardziej szukają błędów u siebie. Jeżeli nauczyciel nie potrafi zainteresować dziewczynkę matematyką, no to powiedzmy, dziewczyny nie rozumieją fizyki, nie rozumieją matematyki, jestem za głupia, ale to u nas jest dziedziczne. Moi rodzice też mieli ten problem. Każdy może znaleźć swoją radość gdzie indziej i dlatego jesteśmy różni. Chłopcy znajdą tą radość gdzie indziej, dziewczynki też gdzie indziej. Jak reaguje mężczyzna na problemy? Jak reaguje kobieta na problemy? Mężczyzna ma problem i chowa się do jaskini. Jak jego przodkowie sprzed tysiącami lat. Siedzi w tej jaskini, tą jaskinią może być bar, gdzie postawi piwo i siedzi i myśli, jak ten problem sformułować. Może to być iść pod samochód albo do warsztatu i majsterkować, robić coś tam, co odwraca jego uwagę od tego problemu. Wraca do domu i przychodzi do domu, żadnych problemów nie ma. Nie? Kobieta oczywiście go napastuje, stara się wyciągnąć z niego, ale on wtedy właśnie idzie pod samochód i tam mu dobrze. Kobiety szukają ofiary. Ofiary, z którą mogą na ten temat gadać, jakie problemy. Oni werbalizują, idą na zewnątrz, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy pozostają z tym problemem w środku. Ale jeżeli tą ofiarą jest mężczyzna, to sytuacja jest dramatyczna, bo mężczyzna słucha około 3-4 minuty, no i potem prezentuje rozwiązanie. A tego wcale kobieta nie chce słyszeć. Ona chce po prostu mówić. I to opisanie tego rozwiązania, tego problemu, to jest to, czego ona potrzebuje, a nie szukać jakiegoś rozwiązania. To wcale nie ma żadnego znaczenia. Co jeszcze ciekawego jest, na przykład mężczyźni, kobiety widzą bardzo szeroko, widzą, są w stanie rozpoznać sytuację, gdzie gdzieś tam, jeżeli jesteśmy w grupie, to a tu jest ten ma pewnie problem, a ta ma pewnie jakiś inny i tak dalej. Natomiast, ale krótko, to znaczy nie
nie dalej jak parę metrów. Natomiast u mężczyzn no jest ten taki tunelowy, spojrzenie tunelowe i sięga ono dość daleko. I jest trójdymensjonalnie, dlatego ta orientacja w terenie jest u mężczyzn lepsza. Czego jeszcze nie powiedziałem, a chciałbym powiedzieć. O uczeniu już mówiłem, że to nie jest. A ja właśnie, dlaczego chłopcy starają się być ważni, szukają swojego sukcesu, czy to w sporcie, czy gdzie indziej, ponieważ jak wygląda wybór partnera? Jak patrzą kobiety, jak patrzą mężczyźni? Naturalnie jest pewna kompatybilność immunologiczna, o której mówiłem w jednym z moich odcinków pod tytułem Po co chłopu baba, ale kobiety szukają partnera, który ma wysoki status socjalny. To jest tam bardzo ważne. Natomiast dla mężczyzn odgrywa dużą rolę atrakcyjność zewnętrzna kobiety. I tutaj wiemy, dlaczego teraz przemysł kosmetyczny, perfumeryczny, włosy i paznokcie i Bóg wie co jeszcze, tak bardzo dobrze na tym zarabiają, ponieważ dużo kobiet uważa, że te elementy są niezbędne, na przykład piercing w nosie, żeby być atrakcyjną, albo ja wiem gdzie jeszcze. W każdym razie tutaj tak wygląda. Co o problemach już mówiłem, jak to je rozwiązują. I teraz zestawiamy się właściwie te wszystkie umiejętności, które z jednej strony mają kobiety inne i mężczyźni inne, czy one zostaną, nie zostaną zastąpione przez tę sztuczną inteligencję. To jest bardzo możliwe. Ta sztuczna inteligencja potrafi lepiej liczyć, rozwiązywać niesamowicie trudne zadania matematyczne w bardzo krótkim czasie, ale jednego nie potrafi. Nie potrafi być kreatywna. Znaczy powstają pewne twory tej sztucznej, ale my musimy je zaprogramować. Tego one nie potrafią. Więc myślę, że Państwo teraz macie pewien obraz, dlaczego chłopaki mają trudno i dlaczego mają niełatwo, a dziewczyny też. I myślę, że jeśli Wam się to spodobało, przekażcie to wideo dalej. Jestem ciekaw refleksji, ocen i komentarzy, ewentualnie sugestii dotyczących nowych tematów. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.